dobry, my nazywamy się Michael Carter. A to jest Make Poland Great Again. Wielki miesiąc w świecie wędkarstwa amatorskiego. Na Węgrzech złowiono 49-kilogramowego karpia. Wędkarze są w szoku, sam karp również był lekko zdziwiony, zresztą zobaczcie sami. 49 kilo? 49 kilo? Crazy! Guy from Vienna, first time here on our lake! Cóż za emocje. Karp ostatecznie został wypuszczony na wolność i podobno wywołał mega zamieszanie, informując wszystkich kolegów, że został złowiony przez 70-kilogramowego człowieka. Ale to nie jest jedyne sensacyjne doniesienie ze świata spinningu i woderów. Polacy we Francji wyciągnęli suma o długości 220 cm. Jezus Maria, 220 cm. Dla porównania Marcin Gortat ma 211 cm tylko i nie potrafi oddychać pod wodą. Zresztą sum jest już po wstępnych rozmowach z Boston Celtics. Podobno nieźle sobie radzi w defensywie, ale w ataku jest już kompletnie bezużyteczny. Jedni zrzucają winę na kiepski angielski suma, inni twierdzą, że przyczyną słabej gry jest po prostu brak rąk i nóg. Do końca nie wiadomo. A poza tym to jest sum albinos, także... No i to w każdym razie tyle ze świata wędkarstwa i sportu bumper. W dzisiejszym odcinku chcieliśmy porozmawiać o węglu. I teraz... I to nie był żart. To nie był żart. I teraz część z Państwa pewnie pomyślała, co to jest za głupi pomysł, co mnie obchodzi jakiś węgiel. Ja nie jestem Arturem Rojkiem Zmysłowi, żeby śpiewać o węglu. Ale nie wszyscy wiedzą, nie wiem co powiedziałem, ale nie wszyscy wiedzą, że z węgla robi się na przykład prąd, czyli ładujesz telefon, używasz węgla, włączasz pralkę, używasz węgla. Tak samo jest z tosterem, telewizorem, lokówką, takim urządzeniem do czyszczenia butów w hotelach, szlabanami, krótko mówiąc, światłami na światłach. Krótko mówiąc, bez węgla nie ma zabawy. A jako, że jesteśmy ekspertami i od węgla, i od zabawy, to przygotowaliśmy dla Was krótkie, umiarkowanie zabawne przedstawienie o węglu. Akt pierwszy. Górnicy. Górnik to jest bardzo ciężka i niebezpieczna praca. Jedziesz pod ziemię, tam jest ciemno, nieprzyjemnie, ogólnie zwała, a ty musisz jeszcze, to było chyba niesmaczne, a ty musisz jeszcze wrócić z wagonikiem węgla i tak codziennie przez parędziesiąt lat. Ale dostajesz dobry hajs, trzynastkę, czternastkę, trochę węgla w bonusie i możesz wcześniej przejść na całkiem niezłą emeryturę. I spoko, bo przecież czarne złoto, które wyrwałeś z brzucha matki ziemi, sprzedawane jest za kupę hajsu. Tylko że nie jest. Twój wagonik węgla jest sprzedawany, ale po taniości. I żeby starczyło na wszystkie twoje bonusy, państwo musi dokładać hajs. I to się w skrócie nazywa nierentowność górnictwa. O jakich kwotach tu w ogóle mówimy? Jakub? Rafał? No mówimy o kwotach bardzo dużych. Od roku 90 polskie państwo dołożyło do górnictwa 167 miliardów złotych. Dlaczego? Bo nie dość, że kopalnie na siebie nie zarabiają, to jeszcze państwo pokrywa wymienione górnicze bonusy, umarza długi kopalni, w skrócie rzuca hajsem, ilekroć górnik ma gorszy humor. Tylko w ciągu ostatnich 3 lat na utrzymanie kopalń władowaliśmy prawie 20 miliardów złotych, czyli prawie tyle, ile rząd rocznie wydaje na program 500+. Daj spokój z 500+. Popatrzcie na tego bad boya. To jest USS Gerald Ford, najnowszy lotniskowiec na świecie. To za 20 miliardów moglibyśmy sobie kupić połowę takiego motherfuckera. Czy 13. pensja dla górników z kopalni Janina zestrzeli ci bezzałogowego drona laserem? No nie. Czy wpłyniesz na premii barburkowej do cieśniny Malaka, wywołując popłoch wśród chińskiej marynarki wojennej? Też nie. Chociaż podobno w porcie w Rybniku zwodowano właśnie pierwszą hałdę, która ma patrolować polskie wybrzeże. No w każdym razie cały ten hajs od lat ładuje się w branżę, w której pracuje milion górników. Nie milion, skłamałeś teraz. Skłamałem, przyznaję się, w której pracuje 500 tysięcy górników. Nie, znów kłamiesz państwa. Chyba stary górnik. No dobra, w której pracuje 100 tysięcy górników, bo tylu mamy górników w Polsce, no ale przyznacie państwo, że drą japę, jakby ich faktycznie było milion. Dla porównania nauczycieli jest ponad 600 tysięcy, ale jak protestują po 7 w ciągu ostatnich 2 lat reformie edukacji, to rzadko palą opony na krakowskim przedmieściu i nie trzeba do nich strzelać z broni gładkolufowej, więc rząd ostatecznie ma ich w dupie. A o czym w ogóle mówimy? Węgiel. W każdym bądź węgiel. Razie, no to w Polsce te 100 tysięcy górników rocznie wydobywa około 130 milionów ton węgla. I to wydaje się dużo, ale dla porównania w takiej Australii rocznie wydobywa się 430 milionów ton węgla, podczas gdy pracuje tam, uwaga, 38 tysięcy górników.
Czyli trzy razy mniej ludzi wydobywa ponad trzy razy więcej węgla. No i oczywiście ktoś powie, że no wiadomo, w Australii mają lepszą organizację pracy, lepszy sprzęt i australijski kilof to jest taki Russell Crowe świata narzędzi, a polska opata bardziej przypomina Bercika ze Świętej Wojny. Tylko my podobno od 27 lat restrukturyzujemy, trudne słowo, kopalnie, więc gdzie są te łopaty? Gdzie jest nasz Russell, polski rządzie? Bo górnictwo na świecie zaczyna powoli wyglądać tak. Luksemburg jest bardzo wyraźnie zaznacza swoją obecność na europejskim rynku kosmicznym i zaraz jako pierwsi po Stanach Zjednoczonych wykonali taki bardzo znaczący krok. Tak? Stworzyli prawo, które umożliwi firmom działającym w Luksemburgu właśnie pozyskiwanie w takich surowców. To może o to chodzi też także o biznes przy okazji. Przede wszystkim chodzi o biznes, bo na takiej planetoidzie można znaleźć naprawdę wiele wartościowych pierwiastków. No, a my po 27 latach restrukturyzacji borykamy się z tym gównem. Wydawałoby się, że są miejsca, gdzie można te wstydliwe czynności wykonać. Okazuje się, że po wielu latach funkcjonowania kopalni jest to zauważalne, wyczuwalne, więc oczywiście należało z tym coś zrobić. Duża potrzeba raczej na powierzchni, mała potrzeba pod ziemią. Mała 2 złote, duża 5. I oczywiście robienie kupy jest bardzo śmieszne, ale temat nadal jest poważny. Te wszystkie pozorowane ruchy mające usprawnić górnictwo nie tylko oddalają nas od kupna lotniskowca, ale przede wszystkim cementują paradoksalną sytuację, w której jesteśmy uzależnieni od węgla, do wydobycia którego trzeba regularnie dopłacać. Czyli za prąd płacimy tak naprawdę 2 razy. Raz płacąc rachunek, a drugi raz w podatkach. I w rezultacie miks energetyczny Polski wygląda tak. 80% prądu bierze się z węgla i to jest fenomen w skali całego świata. I ktoś powie, że ej, no ale mamy dużo węgla, głupio byłoby z niego nie skorzystać. No i racja. Racja, Rafale, jeśli tak pomyślałeś, to masz rację. Ale jakoś tak się dzieje na świecie, że kraje raczej dywersyfikują źródła, trudne słowo, dostawy energii. Bo raz, nikt nie chce opierać swojej gospodarki energetycznej na jednym tylko surowcu. A dwa, no, że nie wszyscy chcą, żeby ich dzieci umierały na pylicę. Żeby dzieci nie umierały na pylicę. No, po prostu w dupach się przewraca, naprawdę. Zachód. Akt drugi, smog. O dziwo, nie jest prawdą, jak sugerują specjaliści na forach, że smog bierze się z tego, że Polakom śmierdzi z ust. Szacuje się, że około 60% smogu w Polsce bierze się właśnie przez spalanie węgla złej jakości. Minister Szyszko twierdzi wprawdzie, że polski węgiel nigdy by nie skrzywdził żadnego Polaka. Prawdziwego Polaka. Prawdziwego Polaka. I że za smog odpowiada oczywiście bolszewicki węgiel importowany do Polski z Rosji. Ale to gówno prawda. Eksperci szacują, że polskie kopalnie co roku sprzedają ponad 2 miliony ton węgla najgorszego sortu, którym później Polacy palą w piecach. I właśnie dlatego kilka lat temu nie udało się wprowadzić norm jakości węgla, bo to uderzałoby nie tylko w naszych przyjaciół z Moskwy, ale również w nas, Polaków. Polaków. Czyli trochę jest tak, że musimy oddychać benzenem, żeby jakiś kanys z katowickiej spółki dostał 14 pensję. I był nawet pomysł, żeby coś z tym zrobić i wprowadzić pakiet rozwiązań antysmogowych. Ale teraz zgadnijcie, kto się tym zajął. Ty, Rafał, wiesz, ciebie nie pytam. Pani, która zawodowo sprzedaje lamerski węgiel. No bo tak się jakoś składa, że szefem Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Energii jest pani Anna Margis, która jest również przewodniczącą Rady Nadzorczej Katowickiego Holdingu Węglowego. I zadaniem pani Ani jest z jednej strony dbanie o interesy przemysłu węglowego, który na sprzedaży węgla złej jakości zarabia setki milionów złotych, a z drugiej wprowadzanie norm zdrowotnych dla węgla, na którego sprzedaży spółki węglowe miałyby te setki milionów stracić. O Boże, jakie długie zdanie. Czyli to trochę tak, jakby ten rekin ze szczęk został ratownikiem na basenie. Albo jakby Nicolas Cage został ratownikiem na basenie. Dokładnie. Motherfucker. Albo jakby Pablo Escobar zatrudnił się w DEA. Albo lepiej, jakby Alf zatrudnił się w schronisku dla kotów. Alf, wiecie, ta wiewiórka z Melmac, nieważne to. No, upraszczając, chodzi o to, że jest to konflikt interesów. Ale o smogu jeszcze kiedyś porozmawiamy. Dziś mamy tylko 200% benzenu i pyłu PM10 w powietrzu, więc wrócimy do was z tym tematem, jak będziemy mieli 800. Za 2 tygodnie. Akt trzeci, odnawialne źródła energii. Czyli podsumowując, to wychodzi na to, że ten cały węgiel to jest jeden wielki problem. God damn it! Gdyby był tylko jakiś inny sposób produkowania prądu. Co, z domku Barbie to przytargałeś? Tak, a co? No,
No i jest. Kiedy w Polsce górnicy szarpali się z rządem o takie fanaberie jak postawienie kibla w kopalni, to świat postanowił zająć się czymś bardziej produktywnym i wymyślono, że prąd można robić na przykład z wiatru. A widzisz, to ty mnie zaskoczyłeś, bo ja myślałem, że wiatr najlepiej sprawdza się jako taka figura retoryczna w piosenkach Gabriela Fleszara, a tu wielkie zdziwko, bo okazuje się, że wiatrem faktycznie można też naładować na przykład trymer do nosa. To było kroplą deszczu, a nie kroplą wiatru. Chyba kroplą wiatru. A w każdym razie mowa oczywiście o tych predatorach. I to nie jest tak, że w Polsce nie ma wiatraków. Wróćmy może do tego wykresu z początku. Widzicie Państwo ten błękitny fragmencik tortu? Jest taki nieduży, ale go widać. No to są właśnie nasze wiatraki. Uczciwie od razu trzeba powiedzieć, że wiatraki też nie są neutralne dla środowiska. I zdarza się, że w to przerażające śmigło czasem wpadają ptaki i nietoperze. I pół biedy, kiedy wkręci się taki gołąb. Gołębie, wiadomo, srają, roznoszą dżumę. Są takimi blogerami świata ptaków. Ale już takiego gacka... To jest akurat nocek wąsatek, śliczny okaz, wspaniałe te uszy, te wąsy. No to takiego nocka już trochę szkoda. Ale to i tak nie zmienia faktu, że taki wiatrak robi zdecydowanie mniej syfu niż elektrownia zasilana węglem. I na przykład w Niemczech z odnawialnych źródeł energii generuje się 32% energii rocznie, a zdarzają się takie dni, jak na przykład 9 maja 2016 roku. 9 maja, pamiętam. Biało, świeciło słońce, byliśmy na rowerach. Wywaliłeś się wtedy. I wtedy z wiatraków i paneli słonecznych Niemcy nastukali 94% energii potrzebnej tego dnia. 94%. I to zasiliło wszystkie fabryki Mercedesa, wszystkie knajpy w Niemczech, budki z wurstami i ogólnie całą berlińską pretensję. I w Polsce mamy aktualnie około 1000 wiatraków. 1001 z twoim królewnym. 1001 wiatraków, które są w stanie wygenerować nawet 30% krajowej energii. Ale polski rząd ma swój pomysł i swoją ustawę. Po kilkunastu latach znikną wszystkie miejsca pracy związane z energetyką wiatrową. Znikną wszystkie wiatraki w Polsce? W ciągu kilkunastu lat, tak, znikną wszystkie wiatraki w Polsce. Nie będzie już nowych wiatraków. Nie da się tego zrobić pod rządami tego nowego prawa. I ustawa PiS zakłada, że nowe wiatraki muszą być budowane w odległości równej co najmniej 10-krotności swojej wysokości od najbliższego budynku. Nie wiem, co powiedziałem. Ja też nie. Czyli jeśli chcemy wybudować wiatrak, który ma wysokość 200 metrów, to w promieniu 2 km nie może być żadnych zabudowań, co praktycznie eliminuje możliwość budowania nowych wiatraków w Polsce. A jakby tego było mało, to przyjęta przez PiS ustawa 5-krotnie obniża kwotę tak zwanych zielonych certyfikatów, czyli dopłat, które właściciele farm wiatrowych dostawali od każdej porcji wyprodukowanej energii. Mhm. Co sprawia, że prowadzenie takiej farmy staje się po prostu nieopłacalne i w konsekwencji zamrożono aż 99% inwestycji wiatrowych w Polsce. Krótko mówiąc, można powiedzieć, że rząd wydymał wiatraki. No może gdyby były zasilane węglem, ale nie są, niech giną. Na szczęście nie jest tak, że rząd nie ma pomysłów na zieloną energię, bo jest jeszcze ten pan. I nie chodzi o to, żeby ogrzewać Polskę uśmiechem ojca Tadeusza, chociaż faktycznie bije ciepełko, czuć je aż no, tutaj. No można tak, ugotować jajeczko na tych chusteczkach. Tylko chodzi o źródła termalne. To było chyba niesmaczne. Chodzi o źródła termalne. W skrócie, bierzemy ciepłą wodę spod ziemi i wlewamy ją do kaloryferów. Tak, tak to działa. I historia tego pomysłu jest długa. Najpierw Rydzyk dostał od PiSu te 27 milionów na odwiertę, potem przyszło PO i te 27 baniek Rydzykowi zabrało, a potem znów wszedł PiS i znów mu dał. Taka karuzela, karuzeli. W każdym razie ojciec Tadeusz snuł ambitne plany ogrzewania całego Torunia, ale okazało się, że źródła termalne pod Toruniem nie są dość ciepłe, więc co najwyżej może postawić akwapark i ogrzać kaloryfer w Maybachu ojca Rydzyka. Tak. I państwo się tak nieśmiało śmiejecie, ale faktycznie na tym stanęło, że Tadeusz Rydzyk ostatecznie postawi w Toruniu akwapark i kompleks spa. No i wszyscy są zadowoleni, rząd ma czyste sumienie, bo zainwestował w zieloną energię. Rydzyk dostanie w końcu swoje spa, no a Torunianie w końcu będą mieli gdzie brać prysznic i robić pranie. Co jakiś czas wraca też temat elektrowni atomowych i z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego byłoby to ekstra. Ale ponieważ w sprawę nie jest zaangażowana nawet pół górnika, nawet to minister energii mówi, budżet nie może tego finansować, bo to musi być inwestycja biznesowa. Wiecie, biznes, jak kopalnie, że wkładasz 167 miliardów w coś, co nie działa, wiadomo. Takie biznesy robi się w Polsce. No a do tego na dźwięk słowa jądrowe, zamiast poczuć miłe ciepełko, pół kraju ma w oczach grzyb atomowy i czarnobylskiego potwora o czterech dupach. A jak już widzimy coś takiego, no to raczej prądu z tego nie będzie. Epilog. I teraz tak, ktoś powie, ale mordo, zluzuj gumę w gaciach.
Mamy wódkę węgla. Powiedz, młodzi ludzie. To przecież nie będziemy budować elektrowni atomowej, czy tam na Wiśle. Tylko wszystko, co piękne, nawet ten odcinek, tak, niestety nawet on, kiedyś się skończy. I tak samo jest z węglem. I tak na przykład w kopalni węgla brunatnego w Adamowie węgla zabraknie już za 6 lat. W Koninie za 7, w Bełchatowie za 20, a w Turowie za 30 lat. A dostępne dzisiaj zasoby węgla kamiennego, czyli naszego Roberta Lewandowskiego, surowców energetycznych, mają się skończyć już za 33 lata. Jak czegoś nie wymyślimy, to za jakiś czas Polska będzie wyglądać tak. A że nie wymyśliliśmy nic przez ostatnie 30 lat, to przez następne 30 pewnie też nic nie wymyślimy. Więc zacznijcie ładować swoje powerbanki, nauczcie się Braille'a i odświeżajcie umiejętność obsługi telegrafu. Także dobranoc, śpijcie smacznie, my się nazywamy Make Life Harder. A to był program Make Poland Great Again Unplugged. Do zobaczenia za tydzień o 18 na stronie http://www.gazeta.pl. Oglądajcie nas również na stronie http://www.youtube.pl i na http://facebook.pl. Do zobaczenia. Dobranoc.